To przeczytamy, kontynuujemy naszą lekcję ze Starego Testamentu. Dwunasty rozdział, pierwsza Księga Królewska. Pierwsza Księga Królewska, dwunasty rozdział. Rehabeam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby go wołać królem. Gdy usłyszał o tym Jerobam, syn Nebata, który przybywał wtedy jeszcze w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem, powrócił Jerobam z Egiptu. Przysłano bowiem do niego i wezwano go, po czym przyszli Jerobam i całe zgromadzenie izraelskie i rzekli do Rehabeama tak. Ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą twardą pańszczyznę twojego ojca, ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. A on rzekł do nich, odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powrócicie do mnie. I lud odszedł. Wtedy król Rehabeam zasiągnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem, jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi? Oni powiedzieli mu tak, jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im, wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Lecz on odrzucił radę starszych, której mu udzielili, a poszedł za radę młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. I zapytał ich, jaką wy radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi, który prosił mnie, uczyń nam lżejszym jarzmo, jakie nałożył na nas twój ojciec. I rzekli do niego młodzieńcy, którzy z nim wyrośli, powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie, ojciec twój uczyni ciężkim nasze jarzmo, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich, mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Otóż, jeżeli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma ojciec mój chłostał was biczami, a ja chłostać was będę kańczugami. A gdy Jerobam i cały lud przyszedł do Jerohabama dnia trzeciego, jak król polecił w słowach, powróćcie do mnie dnia trzeciego. Odezwał się król do ludu twardo, odrzuciwszy radę starszych, jakie mu udzielili. I przemówił do nich według rady młodszych, tak, mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma, ojciec mój chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę kańczugami. I nie wysłuchał król ludu, gdyż takie było zarządzenie Pana, by utrzymywać w mocy słowo Jego, jakie wyrzekł przez Achiasza Sylo do Jerobama, syna Nebata. Gdy tedy cały Izrael widział, że król ich nie wysłuchał, dał lud królowi taką odpowiedź. Nie mamy nic wspólnego z Dawidem. Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego. Do namiotów swoich o Izraelu. Teraz troszczysz się ty o swój dom Dawidzie. I rozszedł się Izrael do swoich namiotów. A Jerehabeam królował tylko nad synami izraelskimi, którzy mieszkali w osadach judzkich. Wtedy król Jerohabam wyprawił Adonirama, który miał nadzór nad robotnikami pańszczyźnianymi, lecz cały Izrael zatłukł go kamieniami na śmierć. Wówczas król Rehobam wsiadł spiesznie na swój wóz i uciekł do Jeruzalemu. W ten sposób odpadł Izrael od domu Dawidego aż po dziś
dzień. Gdy zaś cały Izrael usłyszał, że Jerobam powrócił, wyprawili do niego poselstwo z wyzwaniem za zgromadzenie i obwołali go królem nad całym Izraelem. Przy domu Dawidowym pozostało jedynie plemię Judy. A gdy Jerochabem przybył do Jeruzalemu, zgromadził cały dom Judy oraz plemię Beniamina w liczbie 180 tysięcy zaprawionych w walce, aby wszcząć wojnę z domem Izraela w celu przywrócenia królestwa Jerochabeowi, synowi Salomona. Wtedy doszło do Szemajsza, męża Bożego, słowo Boże tej treści. Powiedz to tak Rehabomowi, synowi Salomona, królowi judzkiemu i całemu domowi Judy i Beniamina oraz pozostałemu ludowi. Tak mówi Pan, nie wyruszcie i nie będziecie walczyć ze swoimi braćmi, synami izraelskimi. Niech każdy wróci do swojego domu, gdyż ode mnie wyszła ta sprawa. Usłuchali więc słowa Pańskiego, zwrócili i rozeszli się zgodnie ze słowem Pańskim. Amen. Salomon, szczególny król Izraela, którego Bóg wybrał, namaścił, pobłogosławił z błogosławieństwem, które nigdy nie było w ludzkości, z mądrością, z poznaniem, w bogactwie, chwale. Wszystko, co chciał, czynił. Nie było czegoś niemożliwego dla niego. I odważę się i powiem, że to był człowiek, któremu Bóg dał moc z góry, aby wykonywał całą wolę swoją, a nie wolę Boga. I to był wielki problem, bo ten człowiek, ten król, któremu się nie udało w Izraelu nic, nie zwrócił uwagę na doradę swego ojca Dawida, aby poprosił o mądrość i poznanie, abyś mógł nauczyć się i abyś chodził dokładnie według przykazań Bożych. A on usłyszał mądrości i poznanie, poprosił o to, ale aby wykonywał, ale aby mógł zarządzać lud izraelski. Naprawdę, zarządzał dobrze. I w dodatku 40 lat. Jednak Bóg, patrząc na grzechy jego, na przekroczenia, na winy jego, w donośny sposób był winny, nie tylko przekroczył przykazania, ale i przeteczył z obcymi bogami z powodu pożądliwości ciała, połączył się z tysiącami kobiet i z obcymi kobietami, nie z ludu izraelskiego, i z każdą kobietą robił ołtarz dla jej Boga i on pokłaniał się jej Bogom. I to było niemożliwe dla Boga, aby mógł kontynuować Królestwo Dawidowe jako ciąg dalszy Salomona. W taki sposób nawiedził go, powiedział mu, że zabrane ci jest królestwo, ale z łaski Dawida, mojego sługi, pozostanie tylko pokolenie Juda. I tutaj musimy powiedzieć, że pokolenie Juda to jest plemię Judy, to jest miasto Judy, gdzie było plemię Simon, i to chcę zobaczyć. Jak w Księdze Jezuego to jest napisane. XIX rozdział Księga Jezuego. A drugi los spadł dla Symeona. Rozdawał dziedzictwo na pokolenie plemienia Juda. I drugi las padł na Symona dla plemienia synów Symona, według ich rodów. Dziedzictwo ich było wśród dziedzictwa synów Judy. I 19 werset jest napisane. Dziedzictwo synów Symona stanowi część posiadłości synów Judy, ponieważ posiadłość synów Judy była dla nich za duża. Przeto synom Symona zostało nadane ich dziedzictwo wśród dziedzictwa synów Judy. I to jest coś poważnego.
Wiedzmy, że jak mówimy o dziesięciu pokoleniach ludu Izraelego, nie mówimy o plemieniu Symona, ani o Lewi. Większość z Lewi pozostało w świątyni Salomona, gdzie usługiwało, czyli w mieście Judy. Jak mówimy miasto Judy, mówimy plemię Judy i wszyscy ci, którzy mieszkali w mieście Juda, czyli syn Symona i plemienie Beniamina. I teraz królem nad miastem Judy, w dziedzictwie Judy, w okręgu Judy jest syn Salomona, Jerohabem, szczególna osoba, którego wybrał Bóg i ustanowił na króla, aby wykonywał całą wolę Boga. Salomon nie wykonał tego Jerohabem, który nie miał mądrości i poznania, nie miał błogosławieństwa Salomona, wykonywał. I tutaj, bracia i siostry, jest, odważnie się mi powiem, dziwna rzecz, cudowna rzecz, ale wytłumaczenie jest, że Bóg wyznał i zapewnia nas, że ja, Bóg, dam ci mądrość. Ja, Bóg, może zadziałać w naszym sercu, aby wykonywał to, co jest Jego wolą. I w sercu, które jest wolne, aby zadziałał Bóg. I odważę się i powiem, nie ma swojego zdania. Takie serce chce Bóg. Nie ma swojego poglądu. I to zobaczymy szczegółowo, bo to jest bardzo ważne, bo mówiliśmy wiele razy o tym, że Stary Testament jest dla naszej nauki. Jerohabem jest pierwszy, który wykonał to, co prawe wobec Pana. Nie oddalił się. Nie uwielbiał bałwanów, nie uwielbiał cudzych bogów i wykonywał całą wolę Boga, dlatego, bo nie miał swojego zdania i swojego poznania. I jak miał swoje zdanie i poznanie, i Bóg go skontrolował, powrócił do woli Boga. Szczególna osoba musi w swojej królestwie musi się rozłączyć lud izraelski w taki sposób. Po śmierci Salomona udał się do Sychem, bo tam był cały Izrael, aby obwołać go króla. Jerobam, osoba też szczególna, ale szczególna, Rehobam dla sukcesu Boga, a Jerobam dla nieudania przed Bogiem dla niego. Jerobam był pracowniczy, mądry, poróżniał go Salomon, uczynił go sługą, ale coś się stało w jego życiu, nawiedził go prorok Achia i powiedział mu, że ustanawia cię Bóg królem nad 10 pokoleniami Izraela, oprócz Judy i Beniamina. I tak jak opisaliśmy, dlaczego? Bo Salomon uczynił przeteczeństwo, cudzołóstwo duchowne i nie może mieć, zważcie na to, dobrego owocu. Nie może mieć dobrego ciągu dalszego. Drzewo dobre jest poróżnione ze swojego owocu. Dobry owoc będzie miał dobry ciąg dalszy, a złe drzewo nie będzie miał dobrego ciągu dalszego. I powiedz mi teraz, Salomon nie był owocem Dawida. Dlaczego nie miał dobrego ciągu dalszego? To jest poważne pytanie, które jednak odpowiedzieć można łatwo.
Błogosławieństwo Boże z łaski Dawida została dana bogato Solomonowi, ale Solomon nie rozporządził się nią poprawnie. I pomimo, że powinien być dobrym drzewem, miał wszystkie warunki do tego, nie rozporządzał się tym dobrze swoim życiem, został oszukany, oddalił się od Słowa Bożego i Bóg pozwolił mu, aby pozostał królem, ale porzucił go, aby miał dobry ciąg dalszy. Czyli więc naprawdę nasz owoc jest zależny od naszego życia, ale człowiek i od człowieka Bóg nie zabiera wolności zupełnej. Stara się, aby wykonał Bóg dla życia człowieka, ale człowiek musi chcieć. Czyli cokolwiek byśmy zrobili dla życia drugich, ile by się miał upodobanie Bóg w naszym życiu, nasze dzieci mają wszystkie warunki, jak my stoimy dobrze, ale na koniec decyzja jest ich. Oczywiście jest coś bardzo poważnego. Na koniec Solomon został zbawiony. Dlaczego? Z łaski Dawida, sługi Bożego. Nie zginął. W ostatniej chwili upamiętał się. I to jest, bracia i siostry, coś, co nam daje wielkie pocieszenie, wielką radość. I szczególnie jak widzimy, że nasze dzieci, które wychowaliśmy zgodnie z wolą Boga i ze Słowem Bożym, po drugie, my żyjemy, staramy się w dobrym boju, ile możemy oczywiście, staramy się zakończyć i dotrzeć do końca, zachowując naszą wiarę, i widzimy, że nasze dzieci odchodzą. Jednak Słowo Boże mówi: uwierz ty i będziesz zbawiony ty i twój dom, i twoja rodzina. I ważną rzeczą jest momentem, jak te dziecko nie chce, na koniec Bóg uczyni poważne działanie i w ostatniej chwili zostanie zbawiony tak jakby przez ogień. Jakby nie budował, to mi się bardzo podoba, bo mówi, że jak budujemy słomą, drzewem, wtedy dzieło nasze będzie wypróbowane, zostanie zniszczone, ale my zostaniemy zbawieni tak jakby przez ogień. I zawsze pytanie moim było, dlaczego? Pomimo, że jak budujemy na skalę, nie ma zbawienia. I przepraszam, jak budujemy na piasku, a nie na skalę, wtedy nie ma zbawienia. I odpowiedzią jest: uwierz ty i będziesz zbawiony ty i twoja rodzina. I to jest poważne, bo jak człowiek, jeden człowiek, który nie chodzi dobrze, dziecko jego jednak podejmuje decyzję, aby chodziło poprawnie. On będzie pobłogosławiony bardzo i zostanie stworzone nowe drzewo z nowym owocem. Ale jednak powróćmy teraz do Jerobama, który był dzieckiem Solomona, ale z Ese. Solomon, mówiliśmy w poprzedniej lekcji, że królował w straszny sposób, aby zabezpieczył zupełne bogactwo i dobrobyt, i nakładał ciężkie jarzmo nad lud z jednej strony, a z drugiej strony nakładał ciężkie uczynki, pracę dla swojego ludu. I jak przyszła godzina, aby wziął w swoje ręce królestwo Jerobam, lud izraelski, pomimo, że nie było tam Jerobama, bo się bał Solomona, bo się spieszył, aby wziął królestwo w swoje ręce, a Bóg powiedział mu: nie teraz, po śmierci Solomona, i dlatego został zmuszony do Egiptu, odejść do Egiptu. Ale jak usłyszał, że umarł Solomon, wysłał lud izraelski i zaprosił go i powrócił Jerobam z Egiptu. W taki sposób
przyszedł Jerobam i wszyscy, całe zgromadzenie izraelskie i rzekli do Jerobama, że ojciec swój nałożył na nas twarde jarzmo. I podstawowe cechy były, że ekonomiczne, i to jest podstawowa rzecz, a druga rzecz, zmuszał ich do ciężkiej pracy. Czyli wymagał na siłę, a nie ochotnie, coś, co Bóg tego nie wymaga, ale i dla rozkoszowania się samego siebie, jego rodziny i dla tronu jego i tak dalej. I Jerobam i lud izraelski powiedział mu, że twój ojciec nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty ucz nam lżejszą, twardą pańszczyznę twojego ojca i im będziemy ci służyć. I była logiczna namowa. To była logiczna namowa. I teraz zaczyna i objawia się charakter Jerobama i dzieło Jerobama. I dlatego Bóg wybrał Jerobama i dlaczego uczynił go królem. Jerobam powiedział do nich, piękna odpowiedź, oddejcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie, i lud odszedł. Zostawcie i pomyślcie nad tym. I dobrze byłoby, jakby powiedział, zostawcie mnie, abym się pomodlił. I tak powinniśmy robić. I to jest podstawowa cecha człowieka, u którego Bóg ma upodobanie. Nie spieszy się odpowiedzieć, bo odpowiedź jego będzie z jego myśli, które nie ma nic wspólnego z myślami Bożymi. I z dróg jego, które nie mają nic wspólnego z drogami Bożymi. Bardzo piękna odpowiedź, wyborna odpowiedź, mógłbym powiedzieć. Doskonała odpowiedź dla nauki. Nie odpowiem wam teraz, jest mi potrzebne nie jeden dzień, ale 3 dni, abym pomyślał i odpowiem wam. Czyli wiecie, co powiedział? To, co mówi, uniżenie wobec Boga. Nie wiem, co mam zrobić. A pyszny powie, ja ci powiem, co masz zrobić. U takiego Bóg nie ma upodobania, bo uniżonym daje Bóg łaskę. I kto jest uniżony? Ten, który w sobie ma tą piękną logikę. Nie wiem, co mam zrobić, ale dodaje, oświeć mnie, Panie. I dodatkowe, nie mogę nic zrobić. Pomóż mi, Panie. Te dwie cechy są tymi, które zmieniają życie człowieka od zła do dobrego i z przekleństwa do błogosławieństwa. I kontynuowane jest błogosławieństwo u takiego człowieka. Nie wiem i nie mogę. Jakie jest uniżenie? Będąc posłuszny, uniżył samego siebie. Jak nie umiem i nie mogę, idę do Boga i mówi mi, i jestem mu posłuszny. I uniżył się, będąc posłuszny do śmierci krzyżowej. I dla tej przyczyny, bo stał się posłuszny Bogu aż do końca swego życia i usłuchał Boga, aby umarł śmiercią krzyżową. Przypomnijcie sobie, Ojcze, jak jest możliwe, niech odejdzie ten kielich ode mnie, ale nie zatrzymał się tam, nie tak jak ja chcę jednak, ale tak jak Ty chcesz. I to jest podstawowa cecha Jerobama, którego ustanawia go, że jest wybornym w oczach Boga, bo poprzez tego człowieka Bóg może zadziałać jego Bożą wolę, a przez człowieka, który mówi sobie, że ja wiem, ja mogę, wy nie wiecie, wy nie możecie, przez takiego człowieka, z takim człowiekiem nie może Bóg być wychwalony, nie może zadziałać woli swojej woli. To jest bardzo poważną rzeczą, abyśmy to mieli w swoim sercu, głęboko w naszym sercu. I Jerobam nie powiedział, że potrzebuje 3 dni, abym się pomodlił, ale chcę
pomyśleć nad tym. I to powinien powiedzieć, aby się wypełniła wola Boga. I w taki sposób odeszli. I wtedy powiedział, Jerobam, nie znając, poprosił, zasięgnął rady starszych, Jerohabam, którzy stawali przed Salomonem, jego ojca, póki jeszcze żyć, pytając ich, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi? Bardzo ładne zdanie. Co mi doradzacie? I teraz to jest coś, co jest, pozwólcie mi, że to powiem, wzruszające. I przemówili mu, jeżeli dzisiaj, ty, jutro będzie za późno, w życiu człowieka wiele razy jest odpowiedni dzień od Pana, który musi podjąć poprawną decyzję. Jeden dzień ma wpływ, twoja decyzja w ciągu jednego dnia może mieć wpływ na całe twoje życie. Powiem przykład. Jeden bogaty młody poszedł do Chrystusa i powiedział, co mam zrobić, abym zdobył Królestwo Niebios? I mówi, chodź według przykazań Pana. Ja to mówię, ja to robię od młodych lat. Wtedy sprzedaj cały twój majątek, rozdaj to biednym, będziesz miał zapłatę w niebie i będziesz doskonały, jak pójdziesz za mną. I w tamtym dniu zostało mu dane wielka szansa, okazja zupełnego duchownego błogosławieństwa. On jednak pomyślał o swoim majątku i odszedł zasmucony. Bądźmy więc bardzo zważający, jak dociera nasze życie do ważnego kroku. Ja to przeżyłem, żyłem. Pracowałem w Egio i przyszło mi zaproszenie, abym poszedł jako dyrektor ekonomiczny i jeszcze więcej do fabryki, którą budowali. I tam mieli coś robić z bronią i tam była podwójna zapłata i prosili mnie o to, czy żebym tam poszedł. Prosimy Cię, przyjdź. I to była piękna namowa, piękna oferta. Czyli i powiedziałbym, że to było los, naprawdę. Loteria. Ale rozmawiałem z Anną, pomodliliśmy się. I wieczorem Bóg mi pokazuje sen. Tego samego wieczoru szłem i znajduję się na krzyżówce. I jedna droga mówiła Ewo, a druga mówiła Pako. Pako było tam, gdzie pracowałem, a Ewo było tam, gdzie miałem iść. Gdzie mnie zapraszali. Mówiłem, gdzie mam iść. Przyszedł Pan i mówi mi, ja Ci doradzam, abyś poszedł tam. I obudziłem się i powiedziałem, nie Anno, nie pójdę do tej nowej pracy. Jest wielką decyzją, abyś podjął poprawną decyzję w tamtym dniu. Albo w tamtym dniu podejmiesz tą decyzję, albo w tamtym dniu podejmiesz złą decyzję. Dzisiaj, jeden dzień, odpowiedni dzień. I jest potrzebą, abyśmy poróżniali odpowiedni dzień. I jak mamy go poróżniać? Jak mamy problem? Pytanie. Oczywiście jest odpowiedni dzień, wzruszający dla życia człowieka, ale też są inne dni, które są mniej ważne, ale tak samo poważne. Jak jesteś w zapytaniu bardzo wielkim i nie wiesz, co masz zrobić,
Nie spiesz się, tam musisz podjąć poprawną decyzję i nie możesz później jej zmienić. Jakąkolwiek decyzję podejmiesz, co zasiejesz, to będziesz zbierał. Jest poważną rzeczą, jak znajduję się w zapytaniu, abym wiedział, co mam zrobić. To jest poważna rzecz. I nie wiem. Jak więc w sobie powiem, że nie wiem, wtedy Bóg mi objawi. Jak powiem wiem, wtedy Bóg mnie zostawi, abym wybrał, bo w woli człowieka Bóg nie działa. Usłyszał to i powiedział, dobrze, że zapytam się innych. I zapytał się młodszych, z którymi dorastał razem z nimi. Co mi doradzacie? I oni odpowiedzieli mu coś, co nie było dobrą rzeczą. Dlaczego nie jest dobrą rzeczą? Bo odpowiedź była, aby był większym, aby dawał cięższe jarzmo. I nigdy jedna decyzja jest dobra, jak ma w sobie twardość i ciężkość. I co znaczy twardość i ciężkość? Pewność, po pierwsze. Zupełny jest, zupełnie pewny. Po drugie, mogę. I po trzecie, poważne. Wymuszę to. To już koniec z tym. To, że będziesz wymuszał, to nie podoba się w ogóle Bogu. W ogóle. Dlaczego? Bo Bóg, bo apostoł Paweł mówi, proszę was, tak jakby was prosił Bóg nasz. Sam Bóg nie wymusza na nas. Ale teraz jednak będzie zmuszał, ale nie w taki sposób. Zadziała w sercu Jerobama, aby popełnił błędnie i aby stała się wola Boga. Jaka jest cecha Jerobama? Nie wie i pyta się. To jest dobra cecha. A jaka jest dobra cecha? Że na koniec przekonuje się przez to, co działa Bóg, aby przyjął to w swoim sercu. To jest poważnie. Ja ci będę doradzał. I Chrystus powiedział, ja cię będę uczył drogi, po której powinieneś iść. I pocieszyciel mówi, ja ci będę doradzał. Dla każdego twojego pytania. I błędem jego był, że pytał się ludzi. I błędem jego był, że miał wpływ od młodych ludzi, z którymi się wychował razem. I dobrą rzeczą było, że Bóg mógł zadziałać w jego sercu, bo nie miał swojej decyzji. Powtarzam. Złą rzeczą Jerobama, którą wykorzystał Bóg, jest, że miał wpływ od młodych ludzi, z którymi się wychowywał razem, można by powiedzieć, w sąsiedztwie. Po drugie, nie pomyślał, że i to jest twarda decyzja, wymuszę. W taki sposób, z takim sercem słabości, ale i dla bezpośredniego wpływu z koleżeńskich sytuacji, Bóg znalazł człowieka, z którym wykona swoją wolę. I po trzech dniach przyszedł Jerobam z ludem i odpowiada bardzo twardo. Mój palec jest cięższy. Ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, a ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec chłostał was biczami, a ja chłostać was będę kańczugami. I mógłby ktoś powiedzieć, co mu odpowiedzą? Przychodzimy? Nie mógł oczekiwać na to. Wierzył jednak, że mógł to wymusić. Miał zupełnie
pełne zaufanie w swojej mocy. Oczywiście 10 pokoleń Izraela odeszło i to było normalne i piękna to jest nauka dla nas, jak chcemy wypędzić nasze dzieci z domu, wymuszajmy na nich sytuację. Jak chcemy wypędzić braci i siostry z kościoła, wtedy wymuszajmy na nich. Jak chcemy wygrać, to co powiedzieli pierwsi, dzisiaj jak będziesz sługą tego ludu i usłużysz im, i wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. To jest cała tajemnica nauki Bożej. Powtarzam to, bo to jest tajemnica nauki Ewangelii. I to możemy wykorzystać dla naszych dzieci, w naszej rodzinie, w naszym otoczeniu, w kościele, wszędzie. Ale abyś mógł to wykonać, musisz mieć ducha uniżonego, serce skruszonego i musisz drżeć przed Słowem Bożym. Ale a musi Bóg ci stworzyć takie serce, aby było według Jego serca, byś wykonywał wolę Bożą. Dzisiaj, odpowiedni dzień, jak staniesz się ty sługą dla ludu Jego i dlatego co chce Bóg? Nie daje w kościele wartości pastor, w kościele nie jest stopniem, starszy kościoła, prezbiter nie jest stopniem, diakon nie jest stopniem. Czym jest? Sługami są. I w dodatku posługi ma, każda posługa ma swoją chwałę. Na przykład posługa apostoła ma ofiarę w sobie. Posługa proroka jest jego uniżenie. Posługa ewangelisty, jego chwałą jest miłość. Chwała nauczyciela jest, aby był wykonawcą on najpierw, a później, żeby on uczył. A chwała pastora jest usługiwanie, jest sługą. Jak dzisiaj, i to jest króla, władza króla, jak będziesz, staniesz się sługą ich i odezwiesz się do nich ładnie, łagodnymi słowami i będziesz naprawdę służyć temu ludowi, wtedy oni będą twoimi sługami na zawsze. I tego nie przyjął Jerobam, bo Bóg zadziałał w jego sercu i przyjął poradę przyjaciół swoich. W tym samym wieku byli ci, którzy mu doradzili. Bawił się z nimi, grał z nimi, rozrywkował się z nimi. I przyjaciel ma wpływ. Dlatego Chrystus chce, abyśmy byli przyjacielami Jego i abyśmy mieli wpływ przez Chrystusa, bo przyjaciel mówi wszystkie tajemnice. Ja tylko Tobie to mówię. Dlaczego? Bo jestem Twoim przyjacielem. Nie mówiłem nikomu innemu. Dlaczego? Bo ufam Ci, bo Cię kocham. Bo zwyciężyłeś moje przyjaźń, moje zaufanie, moją przyjaźń. Wszyscy mamy takie doświadczenia. I to mówi też Chrystus. Jak ty wykonujesz to, co ja ci mówię, będziesz moim przyjacielem. Bo cokolwiek ci mówię, uczynisz to. Nie będziesz psuł mi tego, co ja chcę. Czyli będziesz służył mi, będziesz pracował dla mnie, będziesz usługiwał mi. Jak usługuje człowiek Chrystusowi, wtedy Bóg ustanawia go zarządcą i rozrządcą wszelkich tajemnic niebios. Nie ukrywa mu nic. Jak w dodatku chrześcijanin stanie się sługą Kościoła, służący wszystkich braci swoich i sióstr, aby mógł usługiwać,
z wynikiem ustanawia go zarządcą wieloróżnej łaski Bożej. A łaska czym jest? Przychylność Boża w każdym szczególe życia, pomimo że tego nie jesteśmy godni. I to znaczy łaska. Przychylność w naszym życiu, w każdym szczególe naszego życia, pomimo że nie jesteśmy tego godni. I dlaczego to wykonuje Bóg? Bo znajduje ducha uniżonego u człowieka, serce skruszone i może mieszkać w nim. I jak w dodatku drży przed Słowem Bożym i jest doskonały w wierze, tak jak Abraham, wtedy jest nazwany przyjacielem Boga, bo był doskonały w wierze. Poszedł i ofiarował swojego syna. Jak w dodatku Bóg uczyni łaskę i zmieni ci serce, które jest najzdradliwsze nade wszystko i najprzewrotniejsze, i przemieni je w serce według serca Boga, wtedy wszystkie te rzeczy są łatwe w twoim życiu. Bóle ciężarne przechodzą obok ciebie i nie dotykają cię i nic złego ci się nie stanie. Ale to taki człowiek, takiego człowieka nie ma, oprócz jak uwierzy w to, poprosi o to z całego swego serca, od Boga Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa, poprosi to z całego swego serca, od Boga Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa i nie zacznie myśleć, to nie jest tak i nie jest inaczej, tak jak wiele razy chlubimy, jak nie zgadzamy się, ale nie zgadzamy się nie w sobie, ale jak o to poprosi, wtedy zmienia się jego życie. Stanie się drzewem z owocem dobrym, obfitym, który pozostanie. I w taki sposób odpowiedzią jest odpowiedź jego była twarda. Dlaczego była twarda? Bo uwierzył, że może to wymusić. Wynik tego był bardzo poważna rzecz. Lud izraelski odeszli od niego, oddalili się zupełnie i uczynili króla Rehobama. I z pewnością Jerobam, że może mu się to udać, z wymuszeniem zebrał 15 tysięcy wojska. A zapomniałem jeszcze powiedzieć, że wysłał Adoniarama. I on był człowiekiem, którego wykorzystał Bóg. Solomon, przepraszam, tak jak mówi Słowo Boże. Po pierwsze, aby zbierał podatek na siłę. I jak nadzór nad robotnikami miał Adoniram. Izraela, cały lud i wysłał Adonirama, tak jak to robił jego ojciec, aby brał podatek i aby miał nadzór nad robotnikami. A Izraelici zatłukł go kamieniami na śmierć. Wtedy rozłościł się Rehabeam, że może to wymusić, zebrał 15 tysięcy wojska, bo uciekł Sychem spiesznie do Jeruzalemu, aby go nie ukamieniowali Izraelici. Jak zebrał wojsko, zdecydował zaatakować pokolenia Izraela, aby wymusić na nim to, co rozkazał. Dlaczego teraz był wybornym naczyniem i udałoby mu się to? Bóg jednak
wymusił swoją wolę, nie ze śmiercią, nie wymusza tego ze śmiercią i wysłał Szemajasza, proroka Bożego i powiedział mu, powiedz tak Rehabomowi, synowi Salomona i całemu domowi Judy i Beniamina i pozostałemu ludowi Simona i Lewi i powiedz im, to od Pana było, ja uczyniłem to, dlatego jak zaatakują i walczyć, będą mieli mnie naprzeciwko ich. I Rehobam bez następnego zdania powiedział amen na Słowo Boże. To jest poważna rzecz. I błąd, jakbyśmy popełnili, jak zobaczymy Słowo Boże i w jaki sposób przyjdzie Słowo Boże, powiemy amen i nie trwajmy przy swoim zdaniu. Bo jak trwasz przy swoim zdaniu, wtedy jesteś w niebezpieczeństwie. I tutaj powiem coś wam, co jest coś poważnego i ostatnio się tego nauczyłem, jak jakiś twój brat albo siostra, tak, znienacka, doradzi ci w czymś, powiedz, może to Bóg mi przemówię i bądź posłuszny w tym. I powiem to publicznie, ale to jest poważnie dla mnie. To jest Arys był w domu u brata i była obecność Boga bardzo wielka. I pozostał Arys tylko. I mówi mu brat, teraz jak Ary będzie jechał do domu, nie spiesz się. Jak to przyszło do myśli brata? Nie jedź szybko. A Arys powiedział, nie, ja jeżdżę szybko, proszę cię, nie jedź szybko samochodem, ale ja szybko jeżdżę. I spieszył się, bo rano miał jechać, miał podróż. I mówi mu brat, jak przedzwonisz do domu, przedzwoń do mnie. Coś było w nim. I to, co ci mówi jeden brat, nie obcy, nie człowiek, który nie jest wierny, który nie jest na nowo narodzony, co ci mówi jeden brat, tak znienacka, nie lekceważ tego. Daj mu znaczenie. Nie stracisz nic. Może być głos Boży, który chcecie zachować od czegoś poważnego. I to zrobił ten człowiek, Rehobam, i on wiedział, że to było Słowo Boże, bo był prorokiem Bożym. Jak zrobisz to, co chcesz, wtedy będziesz miał szkodę. Czy się przestraszył, czy przekonał się, czy szanował Słowo Boże, to, co ma znaczenie, że posłuchał. I to ma znaczenie w naszym życiu. Posłuszeństwo jest lepsze od ofiary. Jest od jakiejkolwiek ofiary lepsze posłuszeństwo, tak mówi Słowo Boże. Bo nieposłuszeństwo jest tak jak wróżkowanie i przekonanie, upartość, tak jak bawochwalstwo. Jak mówię dobrze, Bóg niech nas zachowa, bracia i siostry, bo w Kościele, do Kościoła przychodzimy, abyśmy wzięli naukę apostołów, nie naukę Korowesiego, jakiegoś innego kaznodzieja. Jak uwierzysz, że ja uczę, albo ktokolwiek jest ten, kto uczy, wtedy wynik nie będzie dobry, będzie szkodliwy, ale jak przychodzimy i wierzymy, że nauczy nas Chrystus i wtedy ten, kto wchodzi na górę na mównicę, uwierzy w to, bo on też jest uczony, wtedy wszyscy będziemy rozkoszować się w łasce, w miłosierdziu i w błogosławieństwie Bożym. Amen. Amen. Amen.